i wdech. Większa dyspresja, większe naciągnięcie i wydech. Czyli zaczynamy od zwinięcia ciała. I pamiętajcie, że ruch się zaczyna stopniowo od tołu. I dopiero się zaczyna. I pamiętajcie o tym, żeby też nogi brały udział w tym. Przenosimy na pępek, czyli zginamy ciało od pępka i najpierw wisi. I teraz zaczynamy uśtywać na prawo i na lewo. Czyli zawieszenie na pępku. Na prawo i lewo. I pamiętacie, że tak jest magma, wałkujecie się, tak? Co jest ważne w tym wałkowaniu? Że jak się przemieszczacie, to tak, żeby uzyskać ten ruch, na którym tam pracowaliśmy przez cały czas, takiego jakby wyłaniania się z formy. Żebyście po prostu pozwolili sobie na różne tak jakby przekręcenia ciała, właśnie na to, żeby to ciało było całe plastyczne. Przyglądać się, co tam się dzieje, ale też musisz mieć swój temat, żebyś po prostu potem zaraz się zastanawiać w ogóle, gdzie masz być. Żebyś miał po prostu ten temat, tak jakby, co cię by zainteresowało? Jaki temat ty chciałbyś zagrać? Tak, ale a propos Damiana, tak, co się dzieje z Damianem? No a co się dzieje z Damianem? Precyzyjnie, bo my się musicie zgrać, że tak jakby są kolejne etapy twojego, tak jakby degradacji, czy tam przemiany uczuciowej, to ty za tym musisz podążać. Tutaj intencją w tej scenie, tym ważną rzeczą, to jest to, że ja staram się, żeby tego nie było, żeby to stwierdzenie nie wyszło, żeby to się znowu mi nie zrobiło, czyli chęć ukrywania tego. A tutaj zrobiłaś, że luz i że jestem zleniwiona i potem, a to już sobie pójdę, nie? To jest po prostu, to jest coś, co ci przyszło, to jest twoja najgorsza rzecz, to lenistwo. I że pani od razu co pani zreszczy. O dwie pani na raz obsłużysz. Tak? Aha, tak? Dobrze.